Ciąg dalszy walki zarządu powiatu łobrzewskiego z radnym Markiem Tarnackim, tym razem punkt dla radnego, na korzyść którego wypowiedziało się samorządowe kolegium odwoławcze. Chodzi o zarzuty, jakie stawia zarząd powiatu Markowi Tarnackiemu, dotyczące użytkowania jego własnego gruntu. W ubiegłym roku starosta tak Cichura dążył do wykluczenia Tarnackiego z Rady, ponieważ prowadził on bezprawnie działalność gospodarczą na gruncie należącym do powiatu. Chodziło konkretnie o pas ziemi szerokości około metra wzdłuż rowu na granicy działki Tarnackiego i pasa drogowego drogi powiatowej. Większość radnych nie podzieliła zdania starosty, dlatego Tarnacki pozostał w Radzie. Wówczas zarząd powiatu zdecydował się nałożyć Tarnackiemu karę za zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządcy drogi. Miała to być sumna wartość 10 710 zł. Marek Ternackie odwołał się od tej decyzji i właśnie przekazał nam wyniki postępowania w samorządowym kolegium odwoławczym. Zaistniały w realiach niniejszej sprawy stan faktyczny stanowi naruszenie zasady artykułu 8 KPA, które miało wpływ na wynik sprawy. W ocenie kolegium nałożenie kary za zajęcie pasa drogowego jest niedopuszczalne i godzi nie tylko we wskazany wyżej przepis KPA, ale również w artykuł 2 konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej tego rodzaju działanie organ administracji publicznej, tego rodzaju działania organu administracji publicznej nie powinny znajdować aprobaty. Głównym argumentem Tardackiego, do którego przychyliło się SKO, było to, że starostwo nie przeprowadziło należycie postępowania administracyjnego, a wydając decyzję o nałożeniu kary, posługiwało się niekompletną dokumentacją. W decyzji SKO czytamy. Zebrany jest w sprawie materiał dowodowy budzi wątpliwość, gdyż brak jest w aktach sprawy dowodu dokumentu w postaci szczegółowego planu przedmiotowego pasa drogowego z wyraźnym znaczeniem jego linii granicznych. Mapa zajęcia pasa drogowego to nie jest dokument tożsamy z planem pasa drogowego z wyraźnym znaczeniem jego linii granicznych. Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego nie wynika bezspornie, iż obszar, który uległ zajęciu, kwalifikować należy jako pas drogowy drogi publicznej, a tym samym nie można wyprowadzić jednoznacznego wniosku, co do tego, że ogrodzenie z rutu kolczastego i aktyczny pastuch usytuowane było w pasie drogowym. To, co się działo w 2016 roku, no, było bardzo krzywdzące dla mnie. Ja czułem się e, zaszczyty. Jak również, kiedy opinia publiczna dowiedziała się o fakcie, że w związku z tym, że graniczę z działką drogową, nie z pasem drogowym, bo pas drogowy w, w tej mojej granicy był oddalony o 6 metrów, zostałem uznany jako osoba, która zajęła pas drogowy. I powiedzmy rolnicy, którzy mają podobną sytuację, no, czuli się też bardzo zaniepokojeni, także dzisiaj mogę uspokoić, że... Żeby, żeby byli spokojni, bo powiedzmy takie, takie działania one miały generalnie jedynie charakter takiej nagonki na mnie, a a działania tego typu wobec nich na pewno będą również nieuzasadnione. Samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło decyzję o nałożeniu kary przez Starostwo Powiatowe i nakazało ponowne rozpatrzenie sprawy z uwzględnieniem warunków zawartych w ostatecznej decyzji. Tuż po konferencji Marka Tarnackiego Zarząd Powiatu nie udzielał żadnych komentarzy w tej sprawie. Starosta był poza siedzibą urzędu, a jego zastępca nie miał dla dziennikarzy czasu. Otrzymaliśmy zapewnienie do asystenta starosty, że zarząd powiatu po zapoznaniu się z decyzją SKO wyda stosowne oświadczenie w ciągu kilku dni.